Mieszkańcy Łukowa spotkali się w niedzielę 12 marca przy pomniku Jana Pawła II. Przyszli w odpowiedzi na apel parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej i łukowskich księży, aby wyrazić swoje poparcie wobec papieża Polaka. Bardzo się cieszę, że przybyliście dzisiaj, aby właśnie w tym miejscu się spotkać. Myślę, że to jest szczególne miejsce dla całego miasta. Były czasy, kiedy żeśmy wznosili te piękne pomniki, dziękując Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za pielgrzymki i za wszelkie dobro, które przesyłał swoim rodakom. Dzisiaj gromadzimy się troszkę z innego powodu, bo ta świętość, święty człowiek, autorytet z różnych stron jest szargany. Nie umiemy sobie poradzić z tym nawałem różnych face newsów, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. Ale wierzymy w jedno, że ten, który niósł dobro, pokój, on jest również z nami w tym momencie, kiedy my nie wiemy, jak sobie poradzić i potrzebujemy jego pomocy. Dlatego tutaj, Ojcze Święty, jesteśmy. Dlatego, że jestem w jedności z prawdą, z Janem Pawłem II i bronić chcę jego imienia pod każdą postacią. Taki obowiązek mamy. Stawialiśmy się za Ojcem Świętym, żeby nie szydrowali z Niego. Bo nie zgadzam się z tym, co jest mówione o naszym Polaku, Janie Pawle II. Nie zgadzam się, dlatego tu jestem. Przyszłam się pomodlić, podziękować Panu papieżowi. Podziękować, bo mam za co. Bo pamiętam Ojca Świętego dawnych. Pamiętam, odżyłam w tym czasie, pamiętam, jak był wybierany, cały czas pamiętam jego homilię. No, po prostu z tego, że kochamy go. Ja nie mogłam nie przyjść. Ojciec Święty Jan Paweł II, w tej chwili święty, zrobił dla naszej ojczyzny tak wiele, że to jest... Moja obecność tutaj jest wielkim zaszczytem, że mogę tutaj być. Dzięki niemu Polska odzyskała, można powiedzieć, niepodległość. Poczuliśmy się wolni. I to jest maleńki ułamek mojej ogromnej wdzięczności, że tu mogę być. Myślę, że każdy z nas wie, dlaczego dzisiaj się tutaj spotykamy, bo przychodzi taki moment, taka chwila, kiedy trzeba wyjść z domu i powiedzieć o tym, że coś było całkiem inaczej. To jest jakaś taka prowokacja złego ducha, która nas, chrześcijan, ludzi wierzących, prowokuje do tego, żeby bronić najświętsze swoje autorytety, do których trzeba zaleczyć świętego Jana Pawła II. To jest czas, kiedy my sobie przypominamy pielgrzymki, przypominamy sobie te słowa, które on do nas mówił i w obliczu właśnie takich fake newsów, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, to nas jednoczy. Jesteśmy razem ze sobą i będziemy bronić świętego imienia Jana Pawła II, przez którego wstawiennictwo modlimy się w naszych kościołach, które są nasze relikwie Jego. To nam pomaga właśnie przeżywać ten trudny czas. Ojciec Święty mówił, że przy tym darze wolności przyjdzie zdać egzamin z tej wolności i to jest właśnie ten czas, kiedy o świętość trzeba będzie walczyć. Świętość narodu, świętość rodzin, ale tą świętość osobistą każdego z nas. A już w najbliższą niedzielę, 19 marca, odbędzie się w Łukowie Biały Marsz dla Jana Pawła II. Organizuje go parafia świętego brata Alberta. Uczestnicy marszu spotkają się najpierw o godzinie 12 na mszy w kościele świętego brata Alberta, a następnie przejdą ulicami Kaczorowskiego, Świderską, Wyszyńskiego i Piłsudskiego przed pomnik Jana Pawła II.